Cześć, witamy Was z początkiem lata na polskim łowisku. Do wspólnego wędkowania zaprosiłem Daniela. Wspólnie z Danielem będziemy testować nowe przynęty Savage'a na rok 2016. Może Daniel przybliży kilka słów na temat tych przynęt. Może nie do końca oba modele, bo o dwóch tutaj będziemy mówić, są całkowicie nowe. Na pewno nowością niepodważalną jest model 3D Fat Minnow T-Tail. Jest to przynęta imitująca płoć. Jak to zwykle w ofercie Savage Gear, jest to przynęta powstała na podstawie trójwymiarowego skanowania prawdziwej płoci i bardzo szczegółowego odwzorowania jej detali. Jest to przynęta z kopytem. Drugi model to unowocześniona wersja przynęty 3D Blick Soft. Oba modele są wykonane w technologii, która nazywa się z angielska Twin Injection. Polega to na tym, że do formy, w której jest odlewana guma, są wtryskiwane dwa różnej struktury materiały. Jest to materiał nieprzeźroczysty oraz materiał przeźroczysty z brokatem. Efektem tego jest specyficzny wygląd przynęty. Trudnością jest to, aby dobór obu materiałów nie sprawiał, że przynęta traci swoją pracę, jest niestabilna w obu częściach. Jest to wyzwanie technologiczne, które myślę udało się bardzo dobrze osiągnąć przez Savage Gear. A druga sprawa to niesamowity wygląd tych przynęt. Dodatkowo posiadają również boczne malowanie. Jest nam bardzo miło powiedzieć, że obecnie na rynku Savage Gear jest jedyną firmą, która produkuje przynęty w tak zaawansowanej technologii. Ale Wojtku, wracając do wody, która jest niedaleko stąd, na którą zaraz się wybieramy, jak będziemy tu łowić? Akwen ogromny. Natomiast no i okoń i sandacz bywają wybredne, bywają czasami markotne i trudno te brania. Dlatego z wielką ciekawością już się nie mogę doczekać tej naszej wyprawy, aby wypróbować te nowe przynęty. No cóż, możemy łowić metodą spinningową z ręki lub w trollingu. No ja, jak mnie znasz, uwielbiam łowić metodą trollingową. Spróbujemy tej metody. Jestem w stanie podjąć to wyzwanie, zmierzyć się z tym wyzwaniem. Jak nam pójdzie, zobaczymy. Jeszcze raz mówię, to są tylko ryby, a woda wszystko zweryfikuje. No cóż, i Wojtka, i jak również mnie, ręce się żwią. Woda niedaleko, pogoda niesamowita. Sprzęt gotowy, uzbrojony. No to nie zostało nam nic innego, jak ruszać. No a za chwilę zobaczycie, jakie były tego wyniki. Także do zobaczenia i czekajcie na kolejne nowości od Savage Gear.